Siemaneczko, z tej strony Kuba i witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 17 na serii grania na spontanie. Oczywiście jest to odcineczek taki króciutki, bo tam 15-20 minut, mam nadzieję, że się wyrobię. Będziemy sobie dzisiaj siać tym oto case'em Puma 165 z siewnikiem Lemkena Safira 8, 3-metrowy chyba to jest siewnik z broną aktywną. Oczywiście tu mamy ładowarkę Skorpiona klasa 4 Big Buggy z nasionami, mam nadzieję, że mi to starczy, chociaż już mam zasypany mam już siewnik, więc odpalamy sobie case'a i siejemy sobie dzisiaj, proszę ja was bardzo, poza oranej łące. Trzeba dać w lewo, z tego co pamiętam, tak, w lewo, no. Przejedziemy sobie przez mostek. No i co, dzisiaj mamy święta, bo oglądacie to dzisiaj, ja nagrywam to w sobotę. Także już na samym początku życzę wesołych świąt, mokrego śmigusa, dyngusa, bo wiadomo, to chyba najwięcej zabawy z tych całych świąt. Chociaż pogoda będzie z tego co nadają taka, że wystarczy wyjść na dwór i już będziecie mokrzy, także że trochę słabo, no ale może się uda, gdzieś może zaświecić słoneczko i się trochę pooblewacie. No i oczywiście jakiś tam fajny, nie wiem co tam, zajączki przychodzą do was, czy jakieś inne śmieszne stworzonka, także jeszcze raz wszystkim bardzo serdeczne życzonka. I my sobie dzisiaj zasiejemy, czekajcie, zmienimy sobie na rzepak, nie, na to. Okej, okay, schowam sobie chudy, żeby tego nie było widać. Opuszczamy, rozkładamy znaczniczek i lecimy sobie, siejemy. Siejemy sobie poplonik. I co? I taki w sumie króciutki odcinek, ale nie chciałem, żeby była jakaś tam tragiczna przerwa przez te święta trzydniowa czy tam iluś, więc nagram sobie, mówię, odcineczek dzisiaj, bo raczej jutro nie będę już nic nagrywał, raczej przy kompie mnie też nie będzie, we wtorek, w poniedziałek też raczej mnie przy komputerze nie będzie, także dopiero coś tam wam nagram w środę, na czwartek. Teraz jak już wiecie, czekajcie, bo tu chyba mi coś nie złapało, nie wiem czy się pole nie buguje, ale to już sobie ogarniemy za chwilkę, trochę sobie dalej po prostu zostawię i już. Zaczynamy po świętach zaraz pracę polową, jeżeli pozwoli nam na to pogoda, także czekajcie na vlogi, bo naprawdę te dwa ostatnie, które się pojawiły na kanale, czyli nowy nabytek i testowanie nowego nabytku, naprawdę fajnie oglądaliście. Także jestem bardzo zadowolony, bo jest tam ponad 2500 wyświetleń pod każdym. Więc jestem zadowolony, tu mi jakieś messengery piszą, nie wiem skąd, czemu i po co. Ja sobie to wyciszę, sorki. No i jeżeli oglądaliście tak fajnie te dwa pierwsze vlogi, mam nadzieję, że następne też będą równie dobrze przyjęte przez was. Pewnie ruszymy najpierw sobie z rozsiewaniem nawozów pod korzeń, bo będziemy siać owiec, a owiec musi być zasiany jak najwcześniej, z tego co pewnie już wiecie. I już jest, no na owiec nie jest jeszcze zbyt późno, ale już jest dosyć późno, bo w tamtym roku siałem 28 marca, dzisiaj jest już 31 i jest nadal niezasiany, więc no nic nie poradzimy na to, jest taka pogoda jaka jest, zamarznięte jeszcze wszystko i tak dalej, ziemia puściła na jakieś tam 15 cm, a głębie jest zamarznięte, no i niestety nie schnie to w ogóle ani nic, ta ziemia jest taka mokra, było to i tak dalej. No i pewnie na początek wpadnie vlog z nawozami pod korzeń, potem jakieś bronowanko, żeby to trochę przeschło, uprawa, siewy, wałowanie, wiadomo jak to ta procedura naszego siewu wygląda zawsze. Potem jakiś vlog wpadnie z nawozów azotowych na oziminy, na pszenicę, na pszenżyto, nie wiem czy chcecie razem, czy oddzielnie, to napiszcie mi od razu, czy chcecie na pszenicę oddzielnie i na pszenżyto oddzielnie, czy nie. Ja się dostosuję do was. No i myślę, że jak najwięcej tych vlogów teraz będzie, bo będzie ich kilka naprawdę. Z 6-7 podejrzewam będzie zaraz na sam początek wiosny, potem trochę poczekamy, ale będą jakieś opryski i tak dalej, więc znowu będzie co nagrywać. No i tam w międzyczasie jakiś tam farming też wpadnie. A już niebawem, bo to już jest kwiecień, więc w maju jakieś tam targi, więc też z targów będą relacje.
aplikacje. Poza tym, co tam jeszcze chciałem wam powiedzieć. Live'ów jak nie było, tak na razie nie będzie, bo na razie nie chcę. Tak jak powiedziałem, chwila przerwy od tych live'ów i potem może zaczniemy sobie streamować. Myślę też nad rozpoczęciem pracy nad toreńską. W końcu chcę ją może skończyć, chociaż wiem, że jest dużo, dużo błędów na niej i ciężko będzie zaraz. No od początku się o to nie dbało, żeby ich nie było i teraz tak wychodzi. Chociaż z drugiej strony można by było spróbować coś tam potworzyć jeszcze, chociażby tak, nie wiem, na jakąś serię dla siebie czy coś, na singla, wiadomo. I co, jeszcze wyszedł wczoraj odcineczek, więc też zapraszam na niego bardzo serdecznie, bo tam jest test niewydanego nam od Huba, będzie leciał sobie, już znaczy poleciał, ale jeszcze nie jest przetestowany i nie jest zaakceptowany, więc test niewydanego zestawu Zetor 1, 2, 1, 12, 145, o tak może. I do tego jest PHX 6 Pug, odbawiora Xaxa, Zetor jak tak dla jasności jest przeedytowany z Ursusa Katfana. Bawiór sobie to sam zrobił, oczywiście Katfan wydał na to zgodę, więc nic nie jest wbrew, żebyście nie hejtowali ani nic, bo Bawiór się naprawdę postarał. Fajnie to wygląda, jak ktoś po prostu chce Zetora, a nie Ursusa, to ma Zetora i tyle. I jest to fajne i no i nawet fajnie to działa, dużo tych funkcji i tak dalej. Pług też dosyć fajny, jest to konwert z tego co wiem z 13, tam Wawior pisał w komentarzach, więc sobie poczytajcie pod filmem moim. Zapraszam też na fanpage, tam dużo, dużo udostępniam filmów tych swoich, wszystkie nowości, których tam nie zdążycie zauważyć na YouTubie, są na fanpage'u udostępnione, także zapraszam do lajkowania fanpage'a, żeby tam było was jak najwięcej. Tworzymy sobie taką drugą fajną społeczność. Jest tam już chyba ponad 300 lajków, więc nie jest źle, ale tak jakby był taki jakiś tysiączek czy już dwa, to już było spokojnie. Wiadomo, że nic od razu, ale zawsze będziemy się cały czas starać, żeby tych ludzi tam przybywało, żebyście wy byli też na bieżąco informowani o tym, co u mnie się dzieje i tak dalej, wiecie o co chodzi. Tam będę wrzucał fotki z prac, które się dzieją u mnie na polu, w trakcie, nie wiem, cyknę sobie, wyjdę z ciennika, cyknę fotkę, wrzucę tam, żebyście sobie widzieli, co ja tam sobie robię, co dla was nagrywam, jaka akcja się szykuje i tak dalej, wiecie o co chodzi. Także zapraszam do lajkowania jeszcze raz. No i co, i mamy dopiero 23, ja sobie nagrywam, żeby mi się to zrenderowało i żebym to wrzucił w nocy, bo nie wiem czemu, ale Vegas ma ostatnio problem z renderem tych let's playów z farminga. Vlogi i tak dalej nagrywa, znaczy nie nagrywa, tylko zapisuje, ok, a let's z farminga wyrzuca, crashuje mi Vegasa powiedzmy przy 90%, przy 80%, 70%. I tam nie jest to jakaś reguła, że tam przy określonej liczbie procent się crashuje, tylko po prostu o, ma chęć, to się skraszuje i wysyła mi raport o błędach jakiś tam. Dlatego nie wiem, co się dzieje, więc muszę siedzieć do końca, bo dzisiaj ten poprzedni odcinek, który widzicie na kanale przed tym, był renderowany kilka dobrych razy, dopiero wrzucał się. U mnie zawsze film jest wrzucony już przez noc, żeby nie tracić czasu i internetu. A ten się wrzucał cały dzień praktycznie, bo do 14 chyba się dopiero po 14 udostępnił sam. Mnie jeszcze nie było w domu, więc nawet nie przetworzony do końca, tylko w 360 się najpierw wyświetlił tym pierwszym widzom, dopiero potem jak się przetworzył było 700, 1080 sorki. Dlatego też proszę ja was bardzo, muszę wcześniej sobie nagrywać, żeby to renderować w miarę. I myślę, czy nie przerzucić się na Camtasia albo na jakiegoś OBS-a, żeby te lecy jednak wrzucać od razu bez żadnego problemu. No bo szkoda czasu na to, tym bardziej, że mógłbym sobie na przykład ten już wrzucać, a kolejny nagrywać, ale niestety tak nie mogę, bo musi się zrenderować. A jak mi się renderuje coś na komputerze, to wtedy procesor działa na
full obrotach i wtedy w grze przy nagrywaniu będą lagi, będziecie krzyczeć, że lagi i tak dalej, więc muszę chyba się przerzucić na albo na renderowanie Camtasią, bo ona szybciutko renderuje i w jakości takiej samej jak Vegas, nie oszukujmy się, bo LEDsy nie przeszkadzają. Albo proszę ja was bardzo nagrywać OBS-em i bez streamowania wrzucać na kanał. Kurczę, ziewa mi się trochę. Niby jest wcześnie. Wyspałem się, bo długo dosyć spałem. I tak mi się ziewa o 11 godzinie. Masakra. No ale dobra, lecimy sobie. Mam nadzieję, że nie, no całego nie zasiejemy tego pora na odcinku, bo nie chcę tak znowu przedłużać wam. Dlatego też jeszcze troszkę pojeździmy, bo zacząłem 50 tam 3, więc dopiero jakieś 10 minutek, jeszcze tak z 5 minut pojeździmy sobie i kończymy, żeby wam nie przedłużać, bo też macie teraz święta. Siedzicie sobie pewnie gdzieś tam przy stole, albo nie wiem, coś tam robicie sobie z rodzinką, więc nie będziecie godziny oglądać, czy tam pół godziny, więc taki szybciutki odcinek świąteczny. Taki świąteczny odcineczek, szybciutki i będziemy spadać, bo też w sumie muszę się wyspać, bo jutro a to goście na goście i wiecie, o co chodzi. Kurczę, tak mi się coś na tych błotnikach tutaj odbija. I nie wiem, czy to się odbija po prostu od tego siewnika z tyłu, czy od czegoś, ale brzydko to wygląda. Ups. Fajny ten kasik jest, ale mam wrażenie, że ten siewnik jest troszkę za duży dla niego. Chociaż z drugiej strony jest broń aktywna, więc po oranym prosto mógłby mieć co tam robić w tym siewniczku. 3-metrowy dosłownie. Nie, znowu taki mały, wiadomo. Koni kasik, więc też potężny jakiś nie jest, malutki też nie jest, fajny, ma opony szerokie dosyć. Mam wrażenie, że... Czekajcie. Nie, miałem wrażenie, że przednia oś jest trochę przesunięta w lewą stronę. Znaczy, jak się w tą stronę patrzy, to w prawą. Ale to chyba tylko mi się tak przywidziało po prostu. Bo te koło z lewej strony tak moim zdaniem trochę... Nie. A może? Nie. Trochę wystawało, tak jakby bardziej. Fajny ten case'ik, podoba mi się. Ostatnio mi się strasznie te case'y spodobały do gry i w ogóle i sobie trochę pobrałem ich i będę sobie na nie grał i tak sobie chciałem w ogóle jakąś seryjkę zrobić na dużych maszynach. Kurde, sorki. Sorki, że mi się ziewa, no ale jakoś taką siła wyższa. Seria na dużych maszynach, bo nie wiem, jakoś tak nie chcę. Znaczy, skończyliście z aktywnością pod polską wsią. Nie wiem, czy wam się już przestała podobać ta mapa, czy znaleźliście coś lepszego na YouTubie, czy nie wiem, czy wam się to nudzi po prostu, czy jak. Moim zdaniem wam się to nudzi, bo wszędzie to samo, bizony, srony i inne gówno, więc chyba trzeba będzie się przerzucić na jakąś zagraniczną mapę, na takie właśnie maszynki, coś tego typu, jak dzisiaj sobie sieje. Idealna mapka La Ferme Limousine, Limousine, nie wiem jak to się czyta, ale w każdym razie wiecie, o co chodzi, tak się nazywa mapa, jakby ktoś pytał, bo podejrzewam, że będą pytania, także La Ferme Limousine. Ogólnie dzisiaj cały czas mi się siedzi w głowie jedna piosenka, cały czas jej słuchałem dzisiaj. Pobrałem sobie w nocy wczoraj, jak czekałem na renderowanie, które zresztą i tak mi skraszowało. Jak już sobie dzisiaj, znaczy jak sobie wczoraj to pobrałem, to dzisiaj sobie jak to włączyłem rano, tak dopiero teraz wyłączyłem podczas nagrywania. No, normalnie tak mi weszła w ten łeb pusty. Cały czas sobie śpiewam i bez sensu tak, bo mi się nudzi, a i tak ją słucham, nie? Ale czasem tak mam, że jak jakaś fajna piosenka, to słuchamy ze 3 dni cały czas replay.
A potem ją o niej zapominam, przypominam sobie za 2 lata o niej i znowu sobie ją słucham. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze w tamtą i z powrotem i będę kończył dosieje sobie poza odcineczkiem. Lemken Safir 8. Ogólnie chyba kiedyś miałem z takim siewnikiem film podjęcia z 15, tylko nie pamiętam z jakim czynnikiem, albo z case'em, albo ze stayerem. No, coś takiego. Case albo stayer chyba wtedy jeździł. I to było na Stappenbachu, nie wiem czy pamiętacie czy nie. Ale naprawdę było, naprawdę było. Wtedy udany ten filmik, podobał mi się montaż, fajna muzyczka dobrana była. I chyba nawet ten siewnik był ten sam, nie wiem czy to jest konwert z 15 czy z 13 jeszcze. Ale fajnie mi to wtedy wyszło, pamiętam to. Troszkę mogły być szerszy, nie? Ze 4 metry to by było elegancko do tego ciągnika. Chociaż ten 3-metrowy też nie jest już jakiś tam wąski, jak dosyć szybko tym idzie, bo Case jednak to sobie w tym radzi. Szybciutko jeździ. No a ja sobie dojeżdżam do brzega. Dojeżdżam sobie tutaj do brzega. O. Gasimy sprzęt. Pokażę wam go z zewnątrz ładnie. No i co, ja wam dzisiaj dziękuję za oglądanko, jeszcze raz życzę wam wszystkim wesołych świąt, tam czego sobie życzycie, mokrego dyngusa i tam wesołego jajka i jeszcze wiecie tam co se chcecie, to se życzcie. A ja wam dzisiaj dziękuję i widzimy się dopiero po świętach, także na razie, cześć.